Witam i pozdrawiam z Doruchowa, z miejsca, gdzie ostatnie w Polsce czarownice zostały spalone w roku 1775. Tutaj na wyspie jest ta piwnica. Zobaczymy, czy się już zawaliła, czy jeszcze nie. Byłem tu ostatnio z 2 lata temu, czy 3. To już była w opłakanym stanie. No jest w opłakanym. Zaraz załączymy latareczkę. Zaryzykujemy. Wejdziemy. I tutaj właśnie wszystko grozi zawaleniu. Tutaj właśnie te czarownice zostały przetrzymywane. Widać strop ceglany. Piwnica się zachowała, budynek nie. I to jest miejsce autentyczne. No co, zaryzykujemy. Tu było te 14 czarownic przetrzymywane, w tej piwnicy. Ona podobno służyła jako lodownia przy majątku, ale... A sam proces? Naprawdę się boję, wyjdę stąd. I to w ekspresowym tempie. A jak to się zaczęło? Żona ma właściciela tutaj tych dóbr. Skubiąc sobie słonecznik, łuska pod paznokieć słonecznika i wlazła. Ręka zaczęła palec ropieć. Zawołali jakąś znachorkę. No i co ta znachorka? Fosa, nie? No to... Co ta znachorka? Znachorka powiedziała, że to wszystko wina czarownic, złych mocy, czym podobne sprawy. No. I od tego się zaczęło. Jest ta piwnica z drugiej strony. Fosa. Mostek. Trzeba jakoś boczkiem tutaj przejść. Jeszcze raz widok na to miejsce.